granice czasu. Vincenty Palotti urodził się w Rzymie 21 kwietnia 1795 roku, gdzie spędził całe swoje życie. Zmarł 22 stycznia 1850 roku. W drugiej połowie XIX wieku wiele o nim napisano. Nazywano go apostołem Rzymu. Już za życia uważano go za świętego. Dlaczego? Człowiek wielkich pragnień. Vincenty Palotti żył na tej ziemi tylko 50 lat. Jego życie i działalność zainspirowały nowe dzieła, których wpływ na apostolstwo Kościoła trwać będzie kilka wieków. Wyzwolił się z szablonu swojej epoki i wszedł w nadchodzące stulecie ze swymi nowymi myślami, wielkimi pragnieniami i ideałami. Jego dynamizm zapiera dech. Małe ziarnko jego życia rozrosło się w potężne drzewo tysiąclecia. Vincenty Palotti kreśli jasny obraz burzliwego stulecia, w którym żył, wskazując na jego obawy i niepokoje, skostniałe formy życia, przemiany i wszelkie nowości. Budował pomost wiodący ku przyszłości. Wielki sobór naszego wieku był jego marzeniem. Vincenty Palotti ogarniał wszystko, co działo się w jego epoce i rzucał wyzwanie przyszłości, której realizacja jego myśli stanie się darem i błogosławieństwem. Ten dynamizm i niepokój świętego są dzisiaj naszą inspiracją i życiem, a także radością i odpowiedzialnością. Jego wielkie pragnienia to nie martwa nauka, ani dogmatyczny system, lecz żywy Jezus. Marzy on o Kościele bez widzów, o świecie zbudowanym na miłości. Nie są to tylko szumne frazesy. Jest to orędzie na przyszłość. Brazylijski biskup Helder Camara wypowiedział pewnego razu słowa, które oddają w pełni myśl naszego świętego. Jeśli ktoś sam marzy, to jest to tylko marzenie. Jeśli natomiast wszyscy razem marzymy, to jest to początek nowej rzeczywistości. Człowiek czynu. Marzenia same w sobie nic nie znaczą. Wiedzą o tym wszyscy. Rzeczywistość wymaga czynu. Marzenia, które rodzą się z natchnienia Bożego, pobudzają do życia religijnego. Wzbudzają szlachetny entuzjazm. Przynaglają do misyjnego działania. Oprócz tego marzenia wypływające z serca i duszy poszerzają horyzonty i chronią od umysłowej ciasnoty rodzącej się w szarej codzienności. To, czego dokonał Vincenty Palotti w ciągu 32 lat swojej kapłańskiej działalności, wydaje się nie do wiary. Jego fantazja ponosiła go, a nie dająca się opisać moc wzbudzała jego gorącą miłość do Jezusa Chrystusa. Był duszpasterzem, nauczycielem, rektorem i profesorem, spowiednikiem i psychoterapeutą, działaczem społecznym i obrońcą bezbronnych robotników, mówcą i kaznodzieją, konsultantem młodych teologów, pełnym zrozumienia opiekunem żołnierzy, więźniów i chorych, przyjacielem ludzi biednych, gościem papieży i kardynałów, autorem książek i artykułów, niezmordowanym promotorem misji, kapłanem spieszącym z pomocą ubogiej ludności wiejskiej, organizatorem wieczorowych szkół cechów rzemieślniczych, kierownikiem bractw i przewodniczącym stowarzyszeń, inicjatorem spółki kredytowej i katechetą ulicznym, pośrednikiem między księżmi świeckimi, interpretatorem znaków czasu, założycielem wspólnot zakonnych. Vincenty Palotti był chrześcijaninem czynu. Na tle historii. Chętnie pamięta się ostatnie słowa wielkich postaci historycznych. Te słowa, które wyrażają podstawową myśl ich życia. Mędrzec starożytności, Sokrates, skazany na śmierć przez lud, musiał wypić kielich trucizny. Kiedy jego przyjaciele, lamentując i płacząc, żegnali się z nim, miał powiedzieć: nie myślcie o Sokratesie, myślcie o prawdzie. W centrum naszych czasów stoi Jezus. Także On walczył o zwycięstwo prawdy, a może bardziej o zwycięstwo miłości. Umierając na krzyżu, powierzył Janowi swoją matkę, a matce swego przyjaciela. Znaczy to: troszczcie się wzajemnie o siebie. Jest to urzeczywistnianie miłości. Podobne słowa możemy przypisać również świętemu Vincentemu Palottiemu. Zabiegajcie także o to,
aby inni troszczyli się wzajemnie o siebie. Wyrażając tę myśl słowami Pisma Świętego, znaczy to: troszczcie się o to, aby sól nie zwietrzała. Człowiek współczesny powiedziałby: troszczcie się o zachowanie i szerzenie chrześcijaństwa, troszczcie się o wiarygodność waszego świadectwa. Wincenty Palotti jest łączącą ludzi nadzieją i miłością objawiającą się między nimi. Nieskończony Bóg. Wincenty Palotti tak głęboko przeżywał tajemnicę obecności Boga, że jego uwielbienie stało się treścią całego jego życia. Zafascynował go Bóg nieskończony. Hasło jego życia brzmiało: dla nieskończonej chwały Boga. W duchu tej maksymy przeżywał swoje dni. Te cztery słowa przenikały jego ducha i rozwijały jego fantazję. W wielkim uniesieniu duchowym pisze: Bóg mój, nie rozum, lecz Bóg, nie wola, lecz Bóg, nie dusza, lecz Bóg, nie wzrok, lecz Bóg, nie słuch, lecz Bóg, nie powonienie, lecz Bóg, nie smak, ni mowa, lecz Bóg, nie oddech, lecz Bóg, nie ciało, lecz Bóg, nie powietrze, lecz Bóg, nie pokarm, lecz Bóg, nie napój, lecz Bóg, nie odzienie, lecz Bóg, nie łoże, lecz Bóg, nie rzeczy doczesne, lecz Bóg, nie bogactwa, lecz Bóg, nie zaszczyty, lecz Bóg, nie wyróżnienie świata, lecz Bóg, nie dostojeństwa, lecz Bóg, nie awanse, lecz Bóg, Bóg zawsze i we wszystkim Bóg. Wincenty Palotti dał nam wskazanie, które jeszcze dzisiaj przykuwa uwagę. Szukaj Boga, a znajdziesz Go. Szukaj Go we wszystkim, a znajdziesz Go wszędzie. Szukaj Go w każdym czasie, a znajdziesz Go zawsze. Powinniśmy Boga wdychać i wydychać, zawsze w pokoju i ze wzrokiem utkwionym w Bogu, który jest obecny wszędzie. Człowieka ocenia się na podstawie jego wysiłku poszukiwania Boga. Nieskończona miłość. Wincenty Palotti przeżywał najgłębiej i najowocniej Boga jako Boga nieskończonej miłości i nieskończonego miłosierdzia. Ta miłość stała się najważniejszym motywem jego życia. Z miłości Bóg stworzył świat. Stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. W tragicznej chwili odejścia i nieposłuszeństwa na skutek grzechu Bóg nie opuścił zagubionego człowieka. W swym bezgranicznym miłosierdziu i swojej nieskończonej miłości Bóg odnowił w Chrystusie człowieka, aby przez zbawienie dopełnić dzieło stworzenia. Stąd dla Wincentego Palottiego Jezus Chrystus jest najwyższym objawieniem miłości Boga. Słowa świętego Pawła: miłość Chrystusa przynagla nas, zapaliły w nim wewnętrzny ogień. Całe jego życie miało stać się odpowiedzią na tę miłość. Ta właśnie miłość musi być na nowo rozpalona w sercach wszystkich ochrzczonych. Prawda o miłości Boga, głoszona i przeżywana przez Wincentego, mówi o niezwykłej aktualności jego przykładu i świadectwa w naszych czasach. Tylko ogień miłości może zmienić świat. Dzieciństwo i młodość. Wincenty Palotti pochodził z dobrej, mieszczańskiej rodziny. To właśnie w rodzinie doświadczył miłości, którą później mógł przenieść na Boga. W domu rodzinnym mieszkał od pierwszych lat kapłaństwa. Był całkiem normalnym dzieckiem, choć w pobożnych opisach życia przedstawia się go jako dziecko święte. Mentalność stulecia, w którym żył, nie wystarczała mu. Nie był hałaśliwym dzieckiem ulicy, lecz spokojnym i myślącym młodzieńcem. Chętnie uczestniczył w praktykach religijnych, w które wprowadzała go przede wszystkim matka. Od niej nauczył się owej religijnej wrażliwości, która później objawi się w jego pismach. Otrzymał solidne wykształcenie. Zakończył je doktoratem z filozofii i teologii. Ideały. Wincenty Palotti duchem i sercem otwarty był na ideały religijne. Już w latach młodzieńczych swojej gorliwości wychodził ponad codzienność. Pościł i umartwiał się, niekiedy nawet ponad swoje możliwości. Jego ojciec, człowiek rozważny i rzeczowy, przywoływał go do rozsądku.
Później dopiero poznał Wincenty niebezpieczeństwo i wręcz szkodliwość nadużywania takich praktyk. Z czasem porzucił ten ascetyczny wymiar swoich ofiar i wszedł na drogę wyzwalającą radosne i bezgraniczne poświęcenie się bliźnim. Nie uciekał już od świata, lecz szedł w świat. Swoją zdolność miłowania, która się w nim budziła i objawiała, bez trudu mógł teraz wykorzystać do głębszego zjednoczenia z Bogiem i do służebnych zadań kapłana. Także tu jego marzenia wychodziły daleko poza granice krótkiego życia człowieka. Świętość nie polega na niepopełnianiu błędów, lecz na pełnym zaangażowaniu w czynienie dobra. Wincenty Palotti napisał: zauważcie, że w życiorysach świętych nie znajdziemy żadnego rozdziału o ich błędach. Gdyby jednak włączyć taki rozdział, byłby on z pewnością najdłuższy. Święci są przyjaciółmi Boga. Wincenty Palotti pomimo swoich słabości i poczucia własnej grzeszności dążył do tego celu świadomie i z pełnym zaangażowaniem. Powołanie. W sercu Wincentego Palottiego dojrzewa coraz bardziej przeświadczenie mające nadać jego życiu kierunek i sens. Pamiętajmy, że ze wszystkich dostojnych, szlachetnych i świetnych dzieł boskich najświętszym, najszlachetniejszym, najdostojniejszym i najbardziej boskim dziełem jest współdziałanie z zamiarami, wolą i miłościwymi pragnieniami Boga, mającymi na względzie zbawienie ludzi. Powinniśmy zatem pracować w pokoju ducha i z głębokim przekonaniem, że dzieło to urzeczywistnia się dzięki mocy Boga, a także przez wysiłek oraz pracę człowieka. Jego program. Jak przeraźliwy okrzyk czyta się dzisiaj program, który w żarze wielkiego zapału Wincenty wyraził w słowach: chciałbym stać się pokarmem, by nasycić głodnych, odzieżą, by przyodziać nagich, napojem, by orzeźwić spragnionych, kojącym likworem, by wzmocnić żołądek słabych, delikatnym puchem, by przynieść ulgę osłabłym członkom zmęczonych, niosącym zdrowie lekiem, by zaradzić niemocy chorych, okaleczonych, chromych, głuchych i niemych, światłem dla oświecenia niewidomych na duchu i ciele, życiem, by wszystkie martwe stworzenia na nowo przywoływać do życia łaski Bożej. Spontaniczny i serdeczny. Wincenty Palotti był kapłanem wolnym, nie był włączony do diecezji rzymskiej jako ksiądz diecezjalny. Żył ze skromnych dochodów rodziców. Mógł więc angażować się tam, gdzie wydawało mu się to najbardziej potrzebne. Jego praca duszpasterska była zatem spontaniczna. Cenił sobie spotkania z ludźmi. Wychodził im naprzeciw. Każdy człowiek był dla niego ważny. Solidaryzował się z każdym, kogo spotkał. Z radosnymi był radosny, z płaczącymi płakał. Na drogach swego życia spotykał także ludzi z marginesu społeczeństwa. Chorzy i upośledzeni, obdartusi i żebracy, wyśmiani i zagrożeni, żołnierze i więźniowie, zrozpaczeni i upadli, pijacy i grzesznicy, spotykali w nim radosnego i dobrego kapłana. U wszystkich wzbudzał zaufanie i wiarę zbawienia w Chrystusie. Jego praca duszpasterska była pełnym fantazji poświęceniem się na ulicach i placach. Chciał być dla wszystkich surmą ewangeliczną i wszystkich obdarzyć przyjaźnią i miłością Boga. Choć w naszych uszach brzmi to dosyć nowocześnie, to trzeba powiedzieć, że właśnie dzisiaj jego przykład jest potrzebą chwili. Na ulicach i placach, na dworcach i w centralnych punktach miast i wiosek czeka Chrystus na nasze spontaniczne działanie. Wincenty Palotti potrzebuje nas dzisiaj. Służba i pokora. Wincenty jako kapłan nie chciał poświęcić się karierze, którą w Rzymie można było szybko osiągnąć. Odrzucił propozycję przyjęcia parafii, która zapewniałaby mu środki finansowe. Chciał w całej prostocie i skromności służyć, choć wymagało to poświęcenia wszystkich sił serca i ducha. Kierował się słowami świętego Pawła: być wszystkim dla wszystkich. Zdecydowaną postawę służby przyjął ksiądz Wincenty dosłownie. Jego pokora stała się przysłowiowa. Pokora znaczy w
sposób dyskretny wszystko połączyć w jedną całość. Pragnienie wewnętrznej harmonii poruszało go do głębi. Pokora zawiera w sobie także serdeczne braterstwo i radość, która stwarza atmosferę ciepła. W słowie pokora zawiera się również swobodne zadowolenie i zadowolenie swobody, które napawają innych poczuciem szczęścia. Pokora otwiera wszystkie drzwi do włączenia się we wspólnotę i do dzielenia się z nią swoimi talentami. Późniejsze pokolenia nazwą to zdolnością do pracy w zespole, będącą podstawą do posłuszeństwa i aktywnego działania, do służby i odpowiedzialności religijnej. Poświęcał się całkowicie. Postawy hojności nauczył się od rodziców. Z ich sklepu biedni nigdy nie wychodzili z pustymi rękami. Vincenty Palotti już jako młodzieniec wiele darował. Przerażało to nawet jego rodziców. Pewnego razu wrócił do domu bez butów. Przy kolacji odkładał owoce i słodycze, aby móc je później dać innym. Pewnego dnia zdjął nawet spodnie, aby oddać je potrzebującemu. Także własne łóżko padło ofiarą jego dobroci. Tę dosłownie wziętą hojność rozciągał na całe swoje życie i nieustannie poświęcał się dla innych. Na tym polega wielka siła przyciągania tego świętego. Słowa i czyny odzwierciedlały jego duchową postawę. Przysłowie, które mówi: to, co komuś podarujesz, otrzymasz z powrotem tysiąckrotnie, sprawdziło się w jego życiu. Z pewnością wpłynęła na to również jego miłość do Jezusa w Eucharystii, która codziennie przynaglała go, aby dać się dzielić i spożywać przez innych. Zadziwia nawet to, skąd Vincenty miał wszystkie środki, aby móc tak hojnie obdarowywać bliźnich. Przez całe swoje życie opiekował się ludźmi nie mającymi środków do życia i żyjącymi w przytułkach. Wraz ze środkami do życia otrzymywali oni od niego również umocnienie oraz pokarm głębokiej i żywej wiary. Centrum jego życia. Centralnym punktem jego życia był Jezus Chrystus, Bóg mieszkający pośród nas. Rozpoznał on w nim Boga, który stał się człowiekiem. Ukochał w nim przyjaciela, który ofiarowuje przebaczenie i zbawienie bogatym i biednym, dzieciom i kobietom, włóczęgom i złodziejom, grzesznikom i prostytutkom, celnikom i kapłanom. Fascynował go człowiek towarzyszący w drodze, człowiek, który rozgrzewa nasze serca, najpierw na drodze wiary do Emaus, a następnie na drodze naszego życia aż do śmierci. Naśladował go całkowicie i w sposób radykalny w całej jego postaci. Wskazania 8 błogosławieństw wskazania na górze ożyły ponownie w nim samym, gdyż rozświetlały światłem zbawienia w ciemności czasu. Wspomagać, pocieszać, być łagodnym i cichym, być miłosiernym i ufającym, być szczerym i bez fałszu, wprowadzać pokój i przebaczać, być dobrym. W postaci kochającego i przebaczającego Boga świat przeżywa nowy poranek nadziei. Centrum życia Vincentego Palottiego był Jezus Chrystus. Ze świętym Vincentem możemy się modlić: oddaję Ci, Panie, moją duszę, moje myśli, moje oczy, moje ręce i mój język. Niech zniszczone będzie życie moje, a życie Jezusa Chrystusa niech się stanie moim życiem. Moja mowa niech będzie Jego mową. Moja miłość niech będzie Jego miłością. Z tego oddania się wypływają dynamizm Jego życia, owocność Jego duszpasterskiej działalności i Jego uśmiech wyrażający niebiańską radość. Teolog. O obronie pracy doktorskiej rodzice dowiedzieli się przy okazji. Vincenty Palotti ukrywał przed nimi to wydarzenie uwieńczające jego studia, podobnie jak nieco wcześniej, gdy chodził do szkoły, nic nie wspominał o otrzymywanych wyróżnieniach. Przez 10 lat pełnił funkcję korepetytora z dogmatyki na papieskim uniwersytecie La Sapienza. Było to niewdzięczne zadanie.
jako że przerabiał ze studentami tylko zadany im materiał i przygotowywał ich do dyskusji. Przez to poznał wielu studentów, którym pomagał w nauce i w wyborze drogi powołania. Zamierzone cele można osiągnąć również okrężnymi drogami, jak też można nieść światło innym ludziom, pozostając w cieniu. Wincenty Palotti nie rozwijał własnej teologii. Całe jego życie było poglądową i wiarygodną teologią. Między innymi również to czyniło go świętym. Spowiednik. W roku 1821, w 3 lata po przyjęciu święceń kapłańskich, Wincenty Palotti otrzymał prawo spowiadania wszystkich. Spowiedź jest odpowiedzią na przebaczającą miłość Boga. Właśnie to posługiwanie stanie się cechą charakterystyczną jego pracy i będzie mu towarzyszyć przez 30 lat. Spowiadaniu poświęcał się przez całe swoje życie. Dzięki służbie w konfesjonale znany był w całym mieście i w krótkim czasie stał się najbardziej poszukiwanym spowiednikiem. Nie stało się to tak zupełnie przypadkiem. To, co dla wielu z księży nie było osiągalne, jemu udawało się zawsze z powodzeniem. Szerokie horyzonty, serce pełne miłości i zrozumienie zjednywały mu ludzi. W swej pracy duszpasterskiej Wincenty budował, a nie burzył. Przebaczał, a nie unicestwiał. Udzielał porady, a nie prowadził do stresu. Wolny i wyzwalający w Jezusie Chrystusie. W tamtych czasach było to czymś tak nowym i pocieszającym, że jeszcze dzisiaj z tej jego postawy wobec Ewangelii Jezusa możemy nauczyć się bardzo wiele. Największym mistrzem w wypełnianiu tego zadania w konfesjonale, które również dziś jest często trudne, wciąż pozostaje ten święty wąskich uliczek Rzymu minionego stulecia. Wiarygodny świadek miłosiernego Jezusa. Młodzi, biedacy, zakonnicy i zakonnice, chłopi, kapłani, bogacze, prałaci, kardynałowie i papieże, wszyscy szukali w jego konfesjonale przebaczenia i rady. Otwarte horyzonty przebaczającego Jezusa są zawsze obietnicą wybawienia i radości. Duszpasterz w seminarium duchownym. W roku 1825 Wincenty Palotti został kierownikiem duchowym rzymskiego seminarium duchownego. Była to funkcja bardzo ważna. Jego postawa, a szczególnie jego spotkania z ludźmi na ulicach i doświadczenia codziennego życia sprawiły, że stał się człowiekiem najbardziej odpowiednim do tej pracy, gdyż niekiedy właśnie owe najbardziej skrajne sytuacje życia ludzkiego określają zadania kapłana. Wiedział o tym Wincenty Palotti i dlatego z wielkim zaangażowaniem i głębokim wyczuciem poświęcał się przygotowaniu młodych kleryków do pracy kapłańskiej. Bogactwo jego duszpasterskich doświadczeń wzbudzało żywe zainteresowanie i zachęcało do pełnej miłości służby. Oblicze. Pogodne i radosne oblicze ukazuje, że naśladowanie Chrystusa jest radością naszego życia. To zdanie Wincentego Palottiego zdolny jest wypowiedzieć tylko człowiek przepojony pełnią życia, który buduje na głębokich kontaktach z wielu ludźmi pochodzącymi z różnych zakątków świata. Nic dziwnego, że w Filipie Nereuszu widział Wincenty Palotti przyjaciela, który przez uśmiech i radość, humor i żarty rozpalał w sposób nadzwyczaj oryginalny radość Bożą. Kazania i konferencje. W Rzymie istniało w owym czasie wiele oratoriów wieczornych. Były to zebrania odbywające się w kościołach, połączone ze wspólną modlitwą i nauczaniem religijnym. Kiedy Wincenty Palotti przystąpił do tej pracy, spotkania w oratoriach stały się nagle bardzo popularne. Zwracał on uwagę na nowe tendencje i dawał ożywiające impulsy. Przemawiał w sposób prosty i zrozumiały, nie używając trudnego języka księży i teologów. Przemawiał przede wszystkim porywająco i zrozumiale dla ludu, co rzadko można było spotkać w ówczesnym Rzymie. W sposób szczególny udawało mu się poruszyć serca i uczucia. Niestety, dziś jesteśmy zbyt racjonalistyczni, aby sprostać wymaganiom tego nowego sposobu przepowiadania Wincentego Palottiego. Wincenty Palotti był człowiekiem nowoczesnym i jest nim również dzisiaj. Praca z młodzieżą. Święty przemierzał ulicę z otwartymi oczyma i dostrzegał wiele nowych zadań w każdej sytuacji życia ludzkiego. Sprawy młodzieży leżały mu szczególnie na sercu.
Nauczanie katechetyczne podejmował wszędzie tam, gdzie tylko mógł. Przejął opiekę nad ulubionymi w owym czasie kongregacjami maryjnymi, prowadził stowarzyszenia młodzieży męskiej. Gdy pewien kanonik otworzył dom dla młodych robotników, Vincenty Palotti podjął z radością pracę duszpasterską w tym nowym środowisku i został ich kierownikiem duchowym, wypełniając to zadanie przez 15 lat. Swoją wewnętrzną mocą ducha ożywił utarte formy ćwiczeń duchowych, rekolekcji i dni skupienia. Zagubieni znajdowali u niego pełne zrozumienia porady. Entuzjaści przy jego ogniu zapalali się jeszcze bardziej. Święty napełniał swoje środowisko Duchem Bożym. Pobożność. Wprawdzie jego pobożność określona była i przeniknięta zewnętrznymi formami tamtego czasu, to jednak rozwinął on własny styl pobożności. Vincenty Palotti pielęgnował głębokie nabożeństwo do Jezusa i jego matki. Pokarmem dla jego pobożności była moc serca i żywa fantazja ducha. Formy pobożności w naszych czasach potrzebują właśnie tej spontanicznej serdeczności świętego. Postawa wewnętrzna. Chociaż Vincenty Palotti uzyskał doktorat z teologii, to jednak jego pragnienia i konkretne czyny dalekie były od jednostronności i zimnej abstrakcji. Znał rację serca. Nie bez powodu jego Bóg był Bogiem nieskończonej miłości. Pewnie, że spuszczał wstydliwie i lękliwie oczy, zgodnie ze zwyczajem swojej epoki, mimo to oddychał już ekstazą miłości zanurzoną w życiu Bożym. I choć uważał siebie za nicość grzechu, to jednak czuł się przeniknięty Bożym darem w gorących spotkaniach z Bogiem. Każdy człowiek był dla niego cudownym dziełem miłości Bożej. Ukazuje to jego wysiłek i praca w grupach pozostających na marginesie społeczeństwa. Świadczy o tym jego służba Kościołowi sięgająca aż do najwyższych sfer. On wiedział, co to znaczy budować mosty, dzięki którym tajemnica Boga wchodzi w nasze życie. Nowe niebo nazywa się miłością. Każda chwila będzie koniecznie potrzebna, aby to niebo sprowadzać na ziemię. Zamknięty kwadrat. Krąg życia Vincentego Palottiego wyznaczały granice Rzymu. I choć żył na określonej przestrzeni, to jednak jego pragnienia i czyny rozsadzały zamknięty kwadrat i obejmowały całą ziemię. To, co było mu najbardziej bliskie, stawało się dla niego również czymś najbardziej odległym. Jego miłość bliźniego stawała się miłością przekraczającą sprawę bliźniego. Rzym był jego mieszkaniem, cały świat natomiast jego domem. W Rzymie przeżywał żywe tradycje historii i Kościoła. Rzym tego czasu utożsamiał się z hierarchią kościelną i papieżem jako głową państwa kościelnego. W tym samym czasie Vincenty Palotti był również świadkiem innego Rzymu. Rzymu rewolucji, powstań, niepewności i wielkich przemian. Na małej przestrzeni odbijały się wydarzenia całego świata. Jego posłannictwo realizowane na ulicach i w zaułkach Rzymu tamtych czasów jest dzisiaj zadaniem obejmującym cały świat. Vincenty Palotti nigdy nie był tak aktualny i tak potrzebny jak właśnie dzisiaj. Apostoł Rzymu. Vincenty Palotti wkrótce stał się znanym w całym mieście. Nazywano go apostołem Rzymu, świętym miasta. W roku 1835 został mianowany rektorem kościoła Neapolitańczyków pod wezwaniem Ducha Świętego. Dwa lata później Rzym nawiedziła epidemia cholery. Mały krąg ludzi gromadzących się wokół Vincentego Palottiego organizował pomoc. Odwiedzano chorych i szukano osieroconych. Wszystkim potrzebującym zapewniano pomoc i opiekę. Niekiedy starano się zapewnić bardziej intensywną opiekę i towarzyszyć umierającym w ostatnich chwilach ich życia. Niezmordowany Vincenty Palotti był ciągle w ruchu wraz ze swymi współpracownikami. W końcu opracował plan pomocy potrzebującym. Rozdawał kartki, za okazaniem których można było otrzymać w określonych sklepach chleb i mięso. Panika wśród ludności prowadziła wielu wiernych do konfesjonału i do uczestnictwa w nabożeństwach. Niewątpliwie Vincenty Palotti i jego przyjaciele dokonali w tym czasie rzeczy wprost niemożliwych. Po epidemii imię Vincentego Palottiego znalazło się na ustach wszystkich ludzi. Vincenty Palotti, apostoł Rzymu i mąż Boży, znany był we wszystkich domach. Chrześcijański wymiar pracy społecznej. Wraz ze swymi współpracownikami Vincenty Palotti podjął również w wielu szkołach walkę z brakiem społecznej opieki nad dziećmi. Zakładał domy,
aby pomóc bezdomnym, społecznie i religijnie zaniedbanym dziewczętom. Otworzył także sierociniec, na tamte czasy przedsięwzięcie przykładowe. W tym domu powstała później wspólnota sióstr apostolstwa katolickiego, które dzisiaj zwane są palotynkami. Święty poszedł także do więzień. Niezmordowanie pomagał więźniom, wzbudzał w nich nadzieję i podtrzymywał na duchu. Dla wielu stał się on, jako kapłan, również prawdziwym i skutecznym opiekunem socjalnym. W związku z tym święty tak mówi o Bogu miłości. Chciałbym przebywać wciąż w szpitalach i w więzieniach. Chciałbym się stale znajdować na wszystkich miejscach ziemi, aby wspomagać nędzę ubogich, niemoc chorych, by uczyć nieumiejętnych wiedzy świętych, by wszystkie stworzenia doskonale znały i miłowały Boga i by służyły temu, który jest moim Ojcem, moim dobrem, mym wszystkim. Jego czynne chrześcijaństwo przekonuje wielu ludzi i dokonuje w nich prawdziwych cudów. Konferencje dla kapłanów. Vincenty Palotti znał dobrze znaczenie multiplikatorów, stąd troszczył się w sposób szczególny o kapłanów miasta Rzymu. Ożywił w sposób dosyć oryginalny nabożeństwa ludowe, szczególnie zaś nabożeństwo majowe. Dla tego celu przygotowywał modlitewniki i opracowywał teksty do medytacji. Z tych nabożeństw majowych dla kapłanów powstały wkrótce tygodniowe konferencje dla kapłanów. Obok modlitwy i rozważań Vincenty Palotti zwracał uwagę na dokształcenie teologiczne i pobudzał do pracy duszpasterskiej. Źródło Vincentego Palottiego biło nieustannie i ożywiało nawet kamienie na ulicach. Szaleniec miłości. W życiu świętego szczególne znaczenie ma Kamaldoli, klasztor kamedułów na wzgórzach albańskich, miejsce samotności. Vincenty Palotti udawał się bardzo chętnie na to miejsce ciszy. Tutaj odczuwał wyraźnie obecność Boga. On sam na sam ze sobą, daleko od ludzi, sam przed Bogiem. Tutaj właśnie doszedł do głębokiego rozpoznania. Boże, Ty oszalałeś z miłości. Tutaj właśnie dojrzewała decyzja całkowitego poświęcenia się ludziom, ofiarowania im Bożej miłości. Bóg wszedł w jego życie. Tutaj jego słowa nabrały mocy, gdyż były przeniknięte Bogiem. W jego entuzjazmie płonął pochodzący z góry ogień. Medytacja w ciszy i skupieniu jest źródłem inspiracji do wielkich czynów. Kontemplacja. Olśniewające światło Boga, objawiające nieskończone piękno stworzenia, wprawiało Vincentego Palottiego w podziw. Pisze w zachwycie: Bóg dał nam przeto światło osobliwie dlatego, że pragnie, byśmy dążyli do widzenia i oglądania na wieki niedostępnego światła, jakim jest sam Bóg. Ciemność nocy, które przynoszą nam spoczynek po trudach dziennych, dał nam także po to, by nas przysposobić do wiecznego odpoczywania w niebie. Dał nam zapachy kwiatów, byśmy się zwracali do wiecznej słodyczy Bożej w Bogu. Dał nam rozmaitych dźwięków i melodii, by nas zapalić miłością do wiecznych hymnów w chwale świętych. Dał nam nieprzeliczoną rozmaitość smaków w pokarmach i napojach, by nas przepoić miłością do wiecznych rozkoszy w Bogu. Dał nam ubiory i stroje różnorodne, także w tym celu, byśmy się poczuwali do obowiązku stałego przyoblekania duszy we wszystkie cnoty, zdolne usposobić ją do tego, by w niebie przyodziana była w wieczną chwałę. Dał nam bogactwo, złoto, srebro, klejnoty, perły kosztowne, by w nas obudzić dążenie do wiecznych bogactw, którymi jest sam Bóg w objawieniu swej chwały. Wszystkie zaś te rzeczy dał nam jako doczesne, ulegające zepsuciu i ograniczone, aby w nas obudzić dążność do tego, co wieczne i nieśmiertelne, nieskończone, niezmierzone i niepojęte, a czym właśnie jest Bóg. Pokonać lęk. Vincenty Palotti zachęcał ciągle do zaufania Bogu. Przyczyną twego największego niepowodzenia jest brak zaufania Bogu. Niepewność twojej sytuacji wynika z ciągłego lęku,
Porzućmy raz na zawsze ten niszczący lęk. Niech panuje w nas stałe i bezgraniczne zaufanie Bogu. Z tego zaufania płynie pokój. Poznanie siebie. Święty był zawsze krytyczny w stosunku do siebie samego po to, aby głębiej poznać swoją własną niegodność. Wyznaje on: moja niepojęta pycha i moja próżność mówią mi, że robię wszystko dobrze i lepiej od innych. Błąd, szaleństwo, dziwaczność. Mój Boże, jestem przepaścią dziwaczności, szaleństwa i głupoty. Pośród ludności wiejskiej. Poza granicami Rzymu żyli we wsiach ludzie biedni i prości. Pomimo bliskości miasta, poziom wiedzy religijnej tych ludzi był przerażająco niski. Vincenty Palotti nie mógł przejść obojętnie wobec tej sytuacji. W odległych wioskach i zaniedbanych parafiach głosił Boga miłości. Starał się zawsze, aby wraz z wiedzą religijną przekazywać ogólne wykształcenie, aby pomagać tym ludziom, wyprowadzając ich z ciemności biedy i prowadząc do ożywiającego światła. Uzyskał w końcu u właścicieli rolnych pozwolenie na to, by robotnicy w późnych godzinach wieczornych mogli uczęszczać na nauki i brać udział w nabożeństwach. Vincenty Palotti kroczył niezwykłymi drogami, którymi jeszcze dzisiaj warto chodzić. Przynaglająca miłość. Bogiem Wszechmogącym od wieków zajmowała się teologia, a także ludzie wierzący. Vincenty Palotti wyprzedził niewątpliwie tradycyjną teologię, stawiając w centrum swego życia Boga, który jest miłością. Jego książeczka pod tytułem Bóg Miłość Nieskończona jest tego najbardziej żywym świadectwem. Ciągle czekamy jeszcze na całościowe ujęcie teologii, która byłaby oparta na podstawowej zasadzie Bożej miłości, jak to ukazał Franciszek Salezy, którego pisma znał Vincenty Palotti. To pragnienie świętego nie zostało jeszcze w pełni urzeczywistnione. Miłość Chrystusa przynagla nas. Te słowa świętego Pawła przenikały do głębi całe życie Vincentego Palottiego. Prawdziwie kochać znaczy sprowadzać na ziemię cząstkę wieczności. Miłość gładzi nasze winy i zakrywa nasze grzechy. Uczynki miłosierdzia, 7 co do duszy i 7 co do ciała, są zadaniem i wybawieniem, radością i pokojem miłości. Vincenty Palotti realizował je dosłownie w swoim życiu i swojej pracy. Jak długo jesteśmy na ziemi, miłość jest jedynym polem działania, które już teraz ogarnia niebo. Życie z wyboru. Jezus Chrystus jest jedyną normą, jedynym przewodnikiem i jedynym wzorem. Poprzez te wskazania dał nam Vincenty Palotti krótką formułę życia z wyboru, którego dzisiaj poszukuje wielu ludzi. Poprzez styl oparty na wyborze każdy dzień będzie nowym początkiem w wierze, nadziei i miłości. Życie z wyboru czyni nasze chrześcijaństwo przejrzystym i przekonującym. To wyzwanie świętego, aby być innym, jest trudne do realizacji w codziennym życiu. Święty Vincenty Palotti jest czasem dość niewygodny. Uwielbienie Boga. Życie Vincentego Palottiego było nieustanną modlitwą, zjednoczeniem z Bogiem w słowach i w milczeniu, uwielbiającą adoracją Boga. Pozostawał człowiekiem modlitwy i zjednoczenia z Bogiem również podczas podróży, a nawet wtedy, gdy musiał patrzeć na zdeformowane stworzenie. Jego życie było pełne owocnych dzieł i błogosławionych czynów, gdyż żywe zjednoczenie z Bogiem czyniło go mocnym. Bóg elektryzował go. Ludzie przebywający w pobliżu niego czuli to napięcie. Z tego też względu mógł on dotrzeć do ludzi będących na pierwszej linii nocy, aby wskazać im światło. Dziś Vincenty Palotti stałby w pierwszej linii naszego szalonego i chorego świata, pośród najbardziej ciemnych sytuacji życiowych, aby rozpalić światło uwielbienia Boga. Troska o Kościół. Vincenty Palotti jako kapłan żył w bardzo niespokojnych czasach. Ruchy rewolucyjne i powstania kreśliły ciemną przyszłość. Przemiany w świecie robotników i rozwijającej się industrializacji napawały niepokojem. Skostniałe formy w życiu Kościoła przysparzały świętemu wiele trosk. I choć był oddany całkowicie Kościołowi, to jednak prędko zaczął stawiać sobie wiele pytań.
Ludzie stawiający sobie pytania są zawsze ludźmi przełomów. Marzenia Wincentego Palottiego ożywiły skrępowany kościół i rozsadziły stwardniałe struktury. Marzył o reformie kościoła, aby wiara chrześcijan była bardziej pociągająca i wiarygodna. Myślał o współodpowiedzialności ludzi świeckich, aby kościół stał się prawdziwie znakiem jedności. Wierzył w moc miłości jako fermentu i impulsu odnowy świata. Zachęcał do zwołania soboru, który stałby się odważnym krokiem i pełnym nadziei znakiem wszelkich przemian i nowego początku. Troska Wincentego Palottiego o Kościół była wołaniem proroka. Posłannictwo świeckich. Duchowieństwo nadawało ton życiu Kościoła. Ludzie świeccy byli bierni. Wincenty Palotti zrozumiał, że w zbawczym posłannictwie Kościoła powinni uczestniczyć wszyscy wierni. Epoce skostniałych struktur i utartych zewnętrznych form była to rewolucyjnie nowa myśl, o której najpierw nie chciano ani słyszeć, ani myśleć, a nawet stawiano przeszkody jej propagowaniu. Przez całe swoje życie Wincenty Palotti był posłuszny hierarchii Kościoła. Pomimo to nurtowała go ciągle myśl o pełnym usamodzielnieniu ludzi świeckich. Tylko w tym dostrzegał zbawienną i owocną przyszłość Kościoła rozsianego po całym świecie. Tylko w ścisłej współpracy duchownych i świeckich może powieść się ewangelizacja świata. Świecki to człowiek Kościoła w świecie i człowiek świata w Kościele. To właśnie jemu powierzone są zadania, których nie mogą podjąć duchowni. Bez współdziałania świeckich nie może być w pełni rozwijane apostolstwo duchownych. Święty musiał czekać ponad 100 lat na przyjęcie swoich myśli o soborze i Kościele. Chwile wieczności płyną po prostu wolniej. Apostolstwo. Jednym z najważniejszych pojęć Wincentego Palottiego było pojęcie apostolstwa. Rozumiał je jako ożywianie wiary i rozpalanie miłości u wszystkich członków ludu Bożego oraz szerzeniu wiary i miłości na całym świecie. Apostolstwo jest zaangażowaniem się w sprawy Boże, troską o szerzenie Królestwa Bożego, wyrazem odpowiedzialności za bliźniego. Wincenty Palotti ukazał apostolstwo bez zawężania go do kręgu duchownych, jak to czyniono przez wieki. Przywrócił on pojęciu apostolstwa i jego pierwotny zasięg i głosił misyjne powołanie wszystkich wiernych. Ostatni sobór uświadomił nam to ponownie i potwierdził słuszność wielkich pragnień naszego świętego poprzedniego stulecia. Jego przeszłość jest przyszłością Kościoła i naszą. Apostolstwo katolickie. Pragnienia świętego były bardzo ambitne. Chciał on doprowadzić do Boga cały świat. Kreśląc odważne, ale też trudne do realizacji plany, podzielił cały świat na pola apostolskiego działania, aby dzięki temu łatwiej rozpalić go ogniem Bożym. Kierował się przy tym słowami Jezusa: przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Aby urzeczywistnić apostolstwo katolickie, konieczne było dzieło, które stałoby się napędową siłą i ożywiającym sercem. I tak w roku 1835 dojrzała u Wincentego Palottiego myśl o katolickim apostolstwie. Zaangażowanie wszystkich chrześcijan musi stać się sprawą powszechną. W późniejszych czasach powiedzieli to samo papieże Jan XXIII i Paweł VI. Późniejsze i dziś aktualne dzieła Kościoła, takie jak Caritas, Miseror, Adveniat, opierają swoją działalność na tych samych motywach. Pozornie małe przedsięwzięcie sprawiło, że udało się Wincentemu Palottiemu zrealizować wielkie pragnienie. Krąg jego przyjaciół zbierał pieniądze na druk książki religijnej w języku arabskim, aby pomóc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Zebrano więcej pieniędzy niż było potrzebne. To właśnie było zewnętrznym powodem do założenia zjednoczenia, aby zapewnić status z punktu widzenia prawnego. W ten sposób powstało Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Czyż nie należałoby patrzeć na to dzieło jako na decydujący punkt zwrotny w historii zakonów i religijnych wspólnot, jako na ziarno pszeniczne rzucone w ziemię, które przyniesie wielkie żniwo na całym świecie i na horyzoncie każdego zakątka ziemi? Wspólnota centralna.
W swojej wizji katolickiego i uniwersalnego apostolstwa święty przewidział zjednoczenie apostolstwa katolickiego jako otwarty i dynamiczny zespół roboczy, jako wspólnotę centralną i duszę ożywiającą inne grupy apostolskie. Niebawem też zdobył Wincenty Palotti kościelne kręgi dla swojej idei. Był to cud w owym czasie, gdyż w kościele, a szczególnie w państwie kościelnym, wszystko wrzało. Zwolennicy rewolucji i buntu czekali tylko na jakiś moment zapalny. Z nieufnością i bardzo krytycznie patrzono na ruchy tzw. świeckich i poddanych. Święty otrzymał jednak zatwierdzenie od władz kościelnych i papieża. Od dnia zatwierdzenia nazywa ten krąg zjednoczeniem apostolstwa katolickiego. Świadomie wybrał on taką szeroką i obejmującą wszystkich nazwę, gdyż chciał, by działało ono całkowicie w ramach Kościoła i by wzywało do aktywnego działania cały lud Boży. Te szerokie plany i wielkie pragnienia Wincentego Palottiego nie zostały jednak w pełni urzeczywistnione. Obecnie księża, bracia i siostry tworzą wspólnotę centralną tegoż apostolskiego dzieła, popularnie nazywani palotynami i palotynkami. Wokół nich gromadzą się w Duchu Świętego wierni popierający dzieło poprzez modlitwę, ofiarę i dary materialne oraz poprzez propagowanie idei Wincentego Palottiego. Starają się oni urzeczywistniać dzisiaj pragnienia świętego z przeszłości. Zabiegają, by postacie Wincentego Palottiego nie pokrył kurz. W tym wielkim morzu pragnień powstało zatem tylko kilka wysepek rzeczywistości. Prawie wszystko pozostało w początkach. Więzy we wspólnocie. Wincenty Palotti musiał dostosować swoje dzieło do sztywnych schematów ówczesnego kościoła, choć nakreślił je jako o wiele bardziej otwarte i działające na szerszą skalę. Pierwotnie odrzucał regułę w sensie reguły zakonnej. Był również przeciwny zwyczajnej formie ślubów. Nie chciał zakładać nowego zakonu. Styl życia zakonnego wydawał mu się za sztywny i za mało elastyczny, aby zmobilizować i rozbudzić cały Kościół. Myślał o bardziej otwartej wspólnocie, której członkowie składaliby przyrzeczenia. Entuzjazm, wielkoduszność i wierność zadaniom powinny wystarczyć, aby zapewnić życie wspólnoty. Nigdy zatem nie myślał o konkretnej regule. Stawiał życie Jezusa Chrystusa jako ideał i napisał tak zwane 33 punkty, które miały być podstawą do wspólnotowego życia i do wspólnej pracy. Podobny był w tym do świętego Franciszka z Asyżu, do swego ulubionego świętego. Jemu właśnie przydarzyło się coś podobnego. Sztywne struktury wzbudziły w nim protest. Nowego wina nie wlewa się do starych bukłaków. Duszpasterz żołnierzy. Wincenty Palotti podjął pracę duszpasterską w wojskowym szpitalu Cento Preti. Było to trudne zadanie. Obok zwyczajnego duszpasterstwa musiał podejmować prace, które wychodziły daleko poza jego kapłańskie obowiązki. Dawał zwolnienia, skracał czas kary, niekiedy bronił żołnierzy przed niesprawiedliwym traktowaniem. Pomagał rodzinom ukaranych żołnierzy. Jego zaangażowanie socjalne było bardzo wielkie. Żołnierze papieskiej armii byli niezadowoleni i dlatego bardzo podatni na myśli rewolucyjne. Najwyższa głowa państwa kościelnego, papież, miał wielu przeciwników. Wzrastała nienawiść do kościoła. Chorzy żołnierze czuli się opuszczeni i zdradzeni, a ponieważ brakowało leków, ogarniał ich lęk przed nieuniknioną śmiercią. W tak podminowanej sytuacji wszedł wśród chorych i zranionych żołnierzy Wincenty Palotti. Przedziwnym sposobem odniósł także w tej dziedzinie sukces. Liczyły się tu bowiem bardziej gesty miłości i konkretne czyny niż same słowa. Tylko w ten sposób można zrozumieć zmiany na lepsze w tym zapomnianym szpitalu. Prowadzono nawet religijny porządek dnia. Dzięki tej pracy Wincenty Palotti i jego współtowarzysze zyskali sobie u władz kościelnych tak wielkie uznanie, że wkrótce chciano oddać w ich ręce całe duszpasterstwo żołnierzy. Te niezwyczajne i dlatego skuteczne sposoby działania Wincentego Palottiego sprawiły jednak, że odezwali się także przeciwnicy i oszczercy. Wincenty znajdował się coraz bardziej pod obstrzałem różnych opinii. Przeciwnicy nazywali go ministrem wojny papieża. W roku 1848, kiedy wrzały ruchy rewolucyjne,
musiał się ukryć, aby uniknąć zemsty. W jakiś cudowny sposób nie został znaleziony. W tego rodzaju pracy duszpasterskiej Vincentemu Palottiemu nie chodziło o wojsko, lecz o konkretnego człowieka w tej instytucji. Nie błogosławił broni, by użyć powierzchownego żargonu, ale z miłością i zrozumieniem troszczył się o każdego żołnierza. Uprzedzenia żyją najdłużej, czasem wieki. Duszpasterz robotników na emigracji. To współczesne wyrażenie znajdujemy również w życiu świętego Vincentego Palottiego. Słysząc o potrzebach włoskich emigrantów i robotników pracujących poza ojczyzną, zdecydował się wysłać do Anglii swego najlepszego współpracownika, Rafaela Melię. Jego praca cieszyła się takim powodzeniem, że jej skutki dają się odczuwać do dnia dzisiejszego. Jest rzeczą zadziwiającą, jak ten święty z uliczek Rzymu proroczo przewidział zadania przyszłości. Jawna zazdrość. W kościele, tak w czasach Vincentego Palottiego, jak i dzisiejszych, wszystko jest możliwe. Księża pracujący przy kościele Neapolitańczyków pod wezwaniem Ducha Świętego potraktowali zaangażowanie Vincentego Palottiego jako wyzwanie. Zaczęli więc utrudniać i czynić wprost niemożliwym życie świętego i jego przyjaciół. Odprawianie mszy świętych odwoływano nagle i bez powodu. Zamykano drzwi kościoła ludziom, którzy chcieli się wyspowiadać. Chowano klucz do tabernakulum. Zamykano hostie i wino. Wyniesiono z kościoła konfesjonał, w którym spowiadał Vincenty Palotti. Te szykany doprowadziły wkrótce do tego, że pewnego dnia młoda wspólnota znalazła się na ulicy. W międzyczasie jednak sława Vincentego Palottiego i jego współpracowników tak wzrosła w Rzymie, że władze kościelne zaproponowały mu mały kościół San Salvatore in Onda wraz z przylegającym klasztorem franciszkanów jako przyszłe miejsce zamieszkania. W roku 1846 mógł się tu Vincenty Palotti przeprowadzić. Do dziś ten dom nad Tybrem jest główną siedzibą Palotynów. W małym kościele, w sarkofagu pod głównym ołtarzem, spoczywa, widoczne dla wszystkich, ciało świętego Vincentego Palottiego. Zadania misyjne. W roku 1833 Vincenty Palotti został pomocnikiem ojca duchownego studentów Kolegium Rozkrzewiania Wiary w Centrum Studiów dla Misjonarzy i Studentów z terenów misyjnych. W roku 1835 objął pełną odpowiedzialność za duchowe kierownictwo tegoż kolegium jako główny spowiednik i kierownik duchowy. Zadanie to nie było łatwe, ale za to dalekosiężne i bardzo owocne w skutkach. Młodzi ludzie, pochodzący ze wszystkich stron świata, byli formowani w duchu misyjnym. Wypełniając to zadanie, święty Vincenty zaangażował się z całym entuzjazmem w sprawy misyjne. Vincenty Palotti dostrzegał coraz jaśniej, że cały świat jest polem jego działalności. Wynikiem tego zaangażowania na rzecz misji były konkretne dzieła i prace, które podejmował. Apele do wiernych o zbiórkę pieniędzy na pomoc misjom, dokładne wskazania odnośnie pomocy misjom, pisma i broszurki na temat działalności misyjnej oraz osobistego zaangażowania, inne akcje służące szerzeniu idei misyjnej. Krytyka i nieufność. Vincenty Palotti doświadczył boleśnie krytyki i nieufności. Jego idee, a także jego sposób działania spotkały się ze sprzeciwem. Przez pewnych ludzi zostało uznane jego dzieło jako dzieło konkurujące z Liońskim Związkiem Rozkrzewiania Wiary. Próbowano rozwiązać zespół osób współpracujących z Vincentym Palottim. Papież uległ wpływowi owych ludzi, rzecz bardzo łatwa w labiryncie biurokracji. I tak pewnego dnia Vincenty Palotti otrzymał dekret rozwiązujący jego dzieło. Kościół, któremu tak służył, nie zrozumiał go i odwrócił się od niego. Wiadomość ta spadła jak śmiertelne uderzenie, które powoduje upadek. Vincenty Palotti przyjął spokojnie decyzję, ale wewnętrznie, tego możemy być pewni, został krwawo zraniony. Jego ucieczką była modlitwa. Wprawdzie później dekret został odwołany, ale u władz kościelnych pozostało podejrzenie, a u świętego gorzkie doświadczenie przynoszące rozczarowanie wierności i krzywdzącej beztroski. Rozważne spojrzenie. W roku 1846 zmarł papież Grzegorz XVI. Vincenty Palotti zachęca do modlitwy,
aby na czele Kościoła i państwa kościelnego stanął papież opatrzności Bożej, a nie tylko papież dopuszczenia. Wybrano papieża Piusa IX. Historycy podają, że wiadomość o tym przeraziła Wincentego Palottiego. Upadł na kolana i powiedział: módlmy się, gdyż Kościół czekają wielkie cierpienia. Wincenty Palotti nie był człowiekiem ślepym na bieg wydarzeń, bezkrytycznie posłusznym Kościołowi. Maryja i zesłanie Ducha Świętego. Wraz z nabożeństwem do Jezusa, Wincenty Palotti miał również szczególne nabożeństwo do jego Matki Maryi. To, co Sobór naszego stulecia powiedział o stosunku Maryi do Jezusa, z całym przekonaniem głosił Wincenty Palotti. Punkty ciężkości były u niego rozłożone w sposób właściwy. Jego ulubionym obrazem była Maryja wraz z apostołami w jerozolimskim wieczerniku. Ten właśnie obraz przekazał on swojej wspólnocie jako dziedzictwo i symbol. Maryja, wierna świecka, nie kapłan, modląc się wraz z apostołami, oczekuje na ogień Ducha Świętego, aby zapalić cały świat i odnowić stworzenie. Wincenty Palotti znał dobrze dynamikę tego obrazu. Zesłanie Ducha Świętego nie jest wydarzeniem spokojnym. Nagle trzęsą się mocne fundamenty, powstaje wielki szum, okna i drzwi otwierają się, wstępuje Duch Boży. Maryja i apostołowie jako Kościół jedności siedzą dosłownie w tym przeciągu przechodzącego Ducha. Z bezpiecznej sali zostają jakby mocą Ducha przeniesieni na ulice i place, w niepewne miejsca, w których mają podjąć niebezpieczne przedsięwzięcie. Kontemplacja i zatopienie, medytacja i rozmyślanie, jak również skupienie, są bardzo ważne. Wprawdzie wicher Boży wprowadził w ich duszę i serce niepokój, ale jednocześnie napełnił nową mocą, by z całym przekonaniem i żarliwością wyjść na ulicę świata. Ten obraz spokojnego i cichego wieczernika jerozolimskiego jest prawdziwie wielkim wyzwaniem, szczególnie dla pobożnych chrześcijan, którzy w swoich środowiskach czują się pewni i nie dostrzegają żadnego kurzu. Nagle wstępujący Duch Boży burzy wszelkie zabezpieczenie zbudowane ze strachu. Przynagla on modlących się i oczekujących, aby na drogach między opłotkami i na krańcach świata głosić i przykładem życia obwieszczać dobrą nowinę. Kiedy papież Jan XXIII na rozpoczęcie soboru świadomie otworzył okna Kościoła, aby mogła objawić się nieoczekiwana moc Ducha Bożego, z pewnością było to zgodne z myślą Wincentego Palottiego. Moc słowa. Wincenty Palotti pisał bardzo dużo. Znał dobrze moc słowa, błogosławieństwo słowa drukowanego. Do tego nie zawsze łatwego zadania zachęcał również swoich przyjaciół. Od samego początku zespół ludzi gromadzących się wokół Palottiego troszczył się o rozpowszechnianie książek i czasopism. Obraz z Nowego Testamentu, który mówi o tym, żeby być zaczynem i fermentem dobrego, przemawiał do świętego bardzo mocno. Z pewnością również dziś byłby on nie tylko uważnym czytelnikiem, ale również gorliwym współpracownikiem tego dzieła. Oktawa Epifanii. Wincenty Palotti był człowiekiem ekumenizmu. Jego dalekosiężne myślenie czyniło go człowiekiem oryginalnym. Wprowadzone przez niego uroczystości epifanijne były wyrazem jego myślenia i pobożności. Aby bardziej plastycznie przedstawić misję i duchowe bogactwo zachodnich oraz wschodnich obrządków liturgicznych, rozpoczął w jednym z rzymskich kościołów uroczyste obchody oktawy objawienia Pańskiego. Ten tydzień modlitwy i głoszenia Słowa Bożego stał się tak znany i tak popularny, że uczestniczyli w nim również kardynałowie i papieże. W różnorodności form i obrządków liturgicznych Wincenty Palotti starał się przedstawić w sposób obrazowy powszechny charakter Kościoła. To widowisko w pozytywnym tego słowa znaczeniu było wyjściem poza rzymskie getto i żywym obrazem Kościoła rozsianego po całym świecie. Czyż ostatni sobór nie przypomniał oktawy Epifanii naszego świętego? Kalwaria. W swoim pokoju święty przygotował miejsce poświęcone kultowi męki Chrystusa, Kalwarię. Na tle namalowanego obrazu stoi krzyż Chrystusowy. Zewnętrzna forma, wyrażająca ówczesną mentalność religijną, dziś może mało przemawiająca do nas, ukazywała wewnętrzną postawę świętego. Tutaj znajdował moc i otuchę. Przy tej rzeczywistości kochającego Boga umacniał się. Godzinami i przez całe noce modlił się przed tym znakiem zbawienia.
Najpewniejsza droga, pisał w obliczu krzyża, jest droga cierpienia. Tą drogą szli nasz Zbawiciel, Jego Matka i wszyscy święci. Najtrudniejszą rzeczą w pracy duszpasterskiej i w apostolstwie jest poczucie, że nie jest się akceptowanym, że działa się bezskutecznie, że jest się niezrozumianym i pozostawionym samemu sobie. Ten ciężar bez szemrania niósł Wincenty Palotti na górę krzyża. Śmierć. W czasie oktawy Epifanii w 1850 roku Wincenty Palotti, spowiadając, zarzucił własny płaszcz na ramiona biedaka, który drżał z zimna u jego konfesjonału. Sam przeziębił się. Ostre zapalenie opłucnej spowodowało śmierć. Zmarł 22 stycznia 1850 roku, mając zaledwie 54 lata. Według ludzkiej oceny śmierć przyszła za wcześnie. Przerwała jego wielkie plany i pragnienia oraz wielkoduszne czyny jego serca i ducha. Swoim nielicznym współtowarzyszom zostawił obietnicę. Tej wspólnocie Bóg pobłogosławi i rozwinie się ona. Mówię to nie dlatego, że taką mam ufność, ale pewność. Niepewna przyszłość. W momencie śmierci Wincentego Palottiego jego mała wspólnota liczyła zaledwie 12 braci, a następnie w krótkim czasie zmniejszyła się do 6. Wkrótce też została przez Kościół zmieniona nazwa jego dzieła – Pobożne Stowarzyszenie Misyjne, co nie odpowiadało w pełni idei Wincentego Palottiego. Gorące pragnienie i ważna sprawa wielkiego człowieka zostały w ten sposób sprowadzone do ogólnikowych i niewiele mówiących wyrażeń języka kościelnego. Tym samym zostały pogrzebane szczegółowe wskazania świętego i charakterystyczne cechy Kościoła przyszłości. Przez kilkadziesiąt lat trwała rezygnacja i bezsilność. Kanonizacja. Dzieło apostolstwa katolickiego umocniło się i rozwinęło dopiero w XX wieku, stając się skutecznym narzędziem ewangelizacji o zasięgu światowym. Papież Pius XI dostrzegł wielkie znaczenie myśli Wincentego Palottiego i wyraźnie to ukazał. Papież Pius XII nadał istniejącej w ramach dzieła wspólnocie księży i braci nazwę Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego. W roku 1950, dokładnie 100 lat po śmierci, Wincenty Palotti został zaliczony w poczet błogosławiony. Sobór Watykański II potwierdził główne jego myśli. Kanonizacji Wincentego Palottiego dokonał papież Jan XXIII w czasie trwania soboru w 1963 roku. To wydarzenie było czymś więcej, aniżeli tylko wyróżnieniem i uznaniem postaci Wincentego Palottiego. Był to znak i program samego Kościoła. Było to urzeczywistnienie jego myśli i idei dzisiaj. W związku z tym papież Paweł VI mógł zdecydowanie powiedzieć: Wincenty Palotti był zwiastunem przyszłości. Prawie o 100 lat uprzedził on odkrycie następującego faktu. W świecie ludzi świeckich, do tego czasu biernym i ospałym, lękliwym i niezdolnym do wypowiadania się, istnieje wielka energia służenia dobru. Święty zapukał do sumienia świeckich, jak puka się do drzwi. Święci są znakiem Boga i wskazują drogi zbawienia, które mają znaczenie ponadczasowe. Wincenty Palotti jest dziś jeszcze bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Przyszedłem odwiedzić to miejsce i tę wspólnotę, ponieważ moje osobiste dzieje były przeplatane licznymi i ważnymi spotkaniami z duchownymi synami świętego Wincentego Palottiego. Wadowice, moje rodzinne miasto, są kolebką polskich Pallottynów. Moje z nimi kontakty były częste w okresie mojej młodości, a szczególnie w czasie mego posługiwania kapłańskiego i biskupiego. Ponadto z tym miejscem i z tą wspólnotą łączy mnie jeszcze szczególniejszy motyw. Nie bez wzruszenia i wdzięczności pamiętam teraz ów daleki dzień roku 1946, kiedy to jako młody kapłan, przybywszy do Rzymu dla udoskonalenia mych studiów na papieskich uczelniach, zostałem przyjęty przez tę wspólnotę. Jakkolwiek mój pobyt nie trwał tu zbyt długo, okazał się jednak wystarczający, by nie zapomnieć już o owym klimacie braterskiej pogody, jakim tu mogłem oddychać. Jan Paweł II. Zmartwychwstanie świętego. Kiedy zbierze się razem wszelkie dobro człowieka, wszystkie jego dzieła, wszystkie myśli wprowadzające pokój,
wszelkie inicjatywy dobrej woli, wszelkie niespodzianki dobra, wszystkie gesty przebaczenia, wszelkie serdeczne uczucia, każdą chwilę życzliwości, wszystkie czyny miłości bliźniego, wszystkie modlitwy zanoszone do Boga, wszystkie chwile cierpienia, jeśli zbierze się to wszystko jako wielkie żniwo, jak wielki snop zboża, to powstaje obraz tego człowieka, który nakreślił Bóg. Powstaje wtedy światło, skupione jakby w soczewce, w której odzwierciedla się sam Bóg. Ukazuje się wtedy zmartwychwstanie świętego. W świętości ludzie stają się wielcy, ale jeszcze większym staje się w nich Bóg. Święci są pomostem między niebem a ziemią, między czasem a wiecznością, między słabością i małością ludzi, a wielkim miłosierdziem nieskończonego Boga. Święci są zapowiedzią przyszłej radości, znakami miłości Bożej, drogowskazem wyzwalających horyzontów wieczności, objawieniem boskiego przebaczenia, odpowiedzią na pytanie o sens ludzkiego życia, zwiastunami pokoju w czasie niepokoju, zapewnieniem o Bogu, który rozumie i kocha człowieka, odpowiedzią na problemy naszych dni, rozwiązaniem zagadek naszego życia, żywą pobożnością. W suchych przemyśleniach teologii światłem dla wątpiących, śpiewem radości w chwilach duszącej rezygnacji, budzącym się życiem w chwilach powolnego umierania z rozpaczy, wezwaniem do pojednania w sporach i zamieszaniu codziennych sprzeczek, punktem zrozumienia, miejscem zbioru różnych opinii, oazą na pustyni rezygnacji, punktem zapalnym wystyłych przyjaźni, iskrą zapaleną w letargu uśpionych chrześcijan, ogniem radości w paraliżującej samotności, bezpieczną ostoją w grze ludzkich kaprysów, pługiem głębi na powierzchowności przelotnych spotkań, błogosławieństwem i objawieniem krzyża w łzach bólu i cierpienia, nadzieją we wszystkich beznadziejnościach, oznaką życia w przemijającym świecie, światłem ognia Bożego w nocy grobu, sensem życia w bezsensownych propozycjach życia, wezwaniem do dobra pośród okrucieństw zła, odwagą do podjęcia ryzyka w chwilach nieśmiałości, wolnością w łańcuchu zniewoleń i zależności, obietnicą przyjaźni w tęsknocie za bezpieczeństwem, wyciągniętą ręką dla zgubionych, Bożymi tkaczami w bezbożnym świecie, pukającymi do drzwi wieczności w tym przemijającym świecie, błyszczącym słońcem boskiego ognia w ciemności czasu, gwiazdą w nocy. Vincenty Pallotti jest świętym, naszym świętym, gwiazdą rozpoczynającego się roku. On prowadzi nas do światła Bożego. Wszystkim mój Bóg, nie honory, lecz...
zawsze we wszystkim mój Bóg.